Witam serdecznie, tutaj Shadow R i zapraszam na kolejny odcinek gry Farming Simulator 22, tym razem na mapie Felsbrum. Wydaje mi się, że jest to jedna z najbardziej znanych map z Farminga 19, kultowa, w której tak naprawdę ci, co zaczynali swoją przygodę z Farmingiem 19, zaczęli właśnie od tej mapy. Jeżeli śledzicie moje poczynania na seriach z Farminga 19, to pamiętacie moją deklarację, że jeżeli pojawią się mapy PW Conti oraz Felsbrum, będę powoli kończył swoje rozgrywki na Farmingu 19 i przerzucę się właśnie na Farminga 22. I tak właśnie pierwszą mapą, która pojawiła się, jest ten Felsbrum. I tak postanowiłem rozpocząć tutaj kolejną serię, kontynuację tego, co było na 19, tak zwanego Welcome to Felsbrum. Udało mi się tutaj w miarę wyprostować pewien teren, na którym postawię farmę. Więc tak naprawdę dzisiejszy odcinek rozpoczniemy od zakupu maszyn. Zaczniemy może od średniego ciągnika. W poprzedniej serii Pan na Włościach zaczynaliśmy od, przepraszam najmocniej, od tutaj Maseja, a ja tym razem rozpocznę tutaj od John Deere'a. Tak sobie pomyślałem, że jednak zaczniemy od właśnie tego ciągnika. Kolor podstawowy czerwony, felgi czerwone. Czy lepiej wybierzemy coś takiego? Czy może raczej felgi czarne? A jakby tu powiedzieć tak? Czy może kolor czarny? Myślę, że ten kolor czarny całkiem fajnie wygląda. Dokładnie tak. Dobrze, kupuję tego John Deere'a. Ok, wstecz. I jeszcze muszę do niego kupić przyczepkę. Standardowa przyczepka. O, dokładnie ta. Też głęboka czerń. Pojemność trochę większa. Kupujemy. I może zanim kupię ciągnik, a jeszcze muszę kupić tutaj. Tak, muszę jeszcze obciążnik kupić. Myślę, że taki 1000 kilogramów wystarczy. Dobrze. Całkiem fajnie wygląda. Myślę, że nie będę tutaj większej mocy potrzebował. Mamy godzinę 11:45 i będziemy mieli też tutaj parę pól do zebrania, głównie to pewnie pszenica, jęczmień, ewentualnie owies. Dobra, tak wygląda cały zestaw czarny.
Myślę, że całkiem sympatycznie. Dobra. To chciałbym Wam na początku pokazać miejsce, w którym rozpocznę budowę gospodarstwa. Jest to miejsce, w którym niegdyś. Dobra. Kto pamięta, w farmingu XIX stał zamek. Dzisiaj już tego zamku na farmingu 22 nie ma. Nie ma, więc postanowiłem sobie to miejsce w pewien sposób troszkę przerobić i zbudować właśnie coś takiego. Ładnym widokiem na miasto. Przepływające statki, barki, fajną płaszczyzną, dwupoziomowe, jak widzicie, naprawdę ładnym widokiem i dużymi możliwościami w budowaniu. Z dwoma wyjazdowymi drogami. I myślę, że z czasem tu bardzo ładnie wypełnię to budynkami. I powinno to w miarę fajnie wyglądać. Tu mamy ładną drogę poprowadzoną. Dobra, dojeżdżamy do pola numer 16 i myślę, że zbiory zaczniemy tutaj od tego miejsca. Sobie tutaj podjedziemy. Dobra, co my tutaj mamy? Owies, tereny kupuję. I okej, dobrze. Kolejną maszyną, jaką będę kupował, to będzie kombajn. Muszę jakiś kombajn sobie sprawić. No dokładnie tak, tylko zastanawiam się jaki. Może tego klasa. Całkiem będzie fajnie wyglądał. Zobaczymy. Jeszcze felgi zrobimy czarne. W sumie ma małą jakby tutaj moc. Co tu mamy jeszcze? Tu ma pojemność 18. No i mamy jeszcze takiego fenda. Bardzo fajnie wyglądający. Z długą rurą. Nie wiem, czy on ma tutaj zaczep, ale chyba ma. I całkiem będzie wyglądał. I
myślę. Że czas wypróbować John Deere'a. Kup. Tak. Wstecz, wstecz. I do John Deere'a musimy dokupić pewnie jeszcze header. Header zbożowy. W sumie moglibyśmy też tego Kaseya kupić. Tak się właśnie zastanawiam. Nie wiem, czy nie będzie za duży ten header. Ale spróbujemy. Sprawdźmy, jak to wygląda. Całkiem, całkiem fajnie. No i będziemy potrzebować pewnie jeszcze header do kukurydzy. Mamy taki jakiś tam headerek. Nie wiem, czy jest on składany, czy też nie. Ale również też będziemy go potrzebować. I kupujemy jeszcze wózek. Zobaczymy. Same klasy. Ale nie widzę tutaj żadnego John Deere'a. No, to też zaskakujące, że tego nie ma. Bo w sumie powinno to być. Myślę, że kupimy coś takiego. Zobaczymy. No, powiem wam. Dobrze. Dobrze. I teraz sprawdźmy, jak to fajnie podłączy. O, powiem wam. Że całkiem, całkiem to wygląda. Sprawdzimy, czy mi się to uda to odstawić na ten wózeczek. Jednak powiem wam, że dość trudno tutaj lawirować na tym wąskim placu, ale chyba mi się uda jakoś tu. Thank you.
No. W miarę udało mi się tutaj to położyć. I myślę, że jeszcze zabierzemy ten header od kukurydzy. I ruszmy teraz na pole. Może najpierw odstawimy to gdzieś na bazie. Zapraszam do subskrypcji kanału, do klikania łapek w górę, do klikania na dzwoneczki. Za wszystkie serdecznie dziękuję i proszę o więcej. Zapraszam też na moją farmę w Farmingu 19 na PW Conti oraz Welcome to Felsbrum oraz na serię Pan na Włościach w Farmingu 22. Dobrze, tutaj odstawimy C. Dobrze. Bardzo ciekawie wygląda ten John Deere. I ruszamy. Jeszcze prawdopodobnie będę musiał kupić jakiś ciągnik, który będzie ten header woził. Przynajmniej raz go powiezie. Zapraszam też na serię Mods for You. Jest to seria poświęcona modom, które wykorzystuję w swoich rozgrywkach. Start odcinków zawsze godzina 16, codziennie naprzemiennie. Serdecznie zapraszam. Pamiętajcie też o ustawieniu swojego YouTube'a na wyższą jakość odtwarzania, ponieważ filmy są nagrywane w 4K. I śmiało dzielcie się swoimi uwagami, spostrzeżeniami, piszcie. Zawsze warto. Dobra, nic nie jedzie. Możemy tu ruszyć. Dobrze. W sumie może ciągnika nie będę kupował. Enter ta Q C i ruszymy tutaj naszym John Deere'em. I ten header przywieziemy. Jak widzicie, nie udało mi się ustrzec przed zawieszaniem się gry. Nadal mam problem z FPS-ami. No ale tak to niestety wygląda. Nie zawsze ma się co się chce, no ale trzeba z tym żyć. O, widzę, że tutaj kolejne pole też jest do zebrania, 22, 21, więc troszkę dzisiaj, znaczy dzisiejszego dnia będzie pracy. Przyjadę tylko raz, żeby jakby to powiedzieć, kombajn nie wjechał. Bym na pewno nie wjechał i musiałbym niestety troszkę powyginać ten wózek. Nie wiem, dlaczego to jest tak poustawiane, że jest tak strasznie blisko. Ciągnik ma problem, a co dopiero kombajn.
Zobaczymy, jak sobie ten header poradzi na polu. Całkiem fajnie to wygląda. Czarne John Deere i zielony header. Bardziej się obawiam tutaj. Ok, udało mi się jakoś bez większych problemów wjechać. Ponieważ jest to teren troszkę nierówny, mianowicie są tutaj górki, dolinki i mam nadzieję, że mi header załapie. Wsiadamy do kombajnu. I musimy się teraz tutaj ładnie podpiąć. Odjedziemy ciągniczkiem. Dobra. I jeszcze małe ustawienie, bo pewnie o tym zapomniałem. Automatyczne wyłączanie, hamowanie włączone, wyłączone, wszystkie te cuda domyślne. Okresowa orka włączone, śnieg włączone, wzrost sezonowy zgadza się, ruch drogowy wyłączę. Normalne, czas rzeczywisty. Chyba mamy tutaj wszystkie ustawienia. Jeszcze niszczenie plonów wyłączone. Dobrze, to teraz ruszymy do naszego John Deere'a kombajna i sprawdzimy, jak mu pójdzie. Zapalamy. Rozkładamy kombajn. Bardzo fajnie wygląda w środku.
to wielkie koło zamachowe. Dobrze, to składamy header. Włączyliśmy kombajn. I ruszę. Jeszcze musimy włączyć dokładnie. Tak. I popatrzymy sobie, jak pracuje się John Deere'em. Bardzo fajnie to wygląda. Spójrzmy do środka. Panel boczny. No proszę. Bardzo, bardzo fajnie. Lusterko. Jak widzicie, ładnie widać tył pojazdu. Panel. No, całkiem, całkiem. Koła zamachowe razem z paskami. Bardzo ładnie, naprawdę bardzo ładnie zrobiony kombajn. Muszę to przyznać. O, tu została jakaś mijaneczka. No dobrze, to skoro już tutaj mamy tą rzecz zrobioną, to myślę, że ustawię tutaj w ten sposób. I myślę, że ruszymy tutaj do sklepu, ponieważ musimy kupić przyczepę samozbierającą. Właśnie zastanówmy się, czy John Deere'em, czy czymś innym. Wydaje mi się, że John Deere'a tutaj sobie zostawimy. Mamy 2 800 000, więc zostawmy go sobie tutaj, bo będziemy go potrzebować.
widzicie, parę mijanek zostało. Dobrze. Enter. Przepraszam. I wchodzimy sobie. Przyczepy samozbierające. I zaraz zobaczymy, czy pojawiły się jakieś nowe mody. Ale wydaje mi się, że nie. Dobrze. Papa Smer wydał pewien mod. Bardzo fajny. Już znacie tą. Głęboka czerń. Rozszerzone. O! Kupujemy. Przyda się. No i pasowałoby jakiś ciągnik do tego dokupić. Zastanawiamy się, co za ciągniczek mogę kupić. Myślałem właśnie o tych dużych, ale dochodzę do wniosku, że chyba to nie ma sensu. Coś tutaj ze średnich ciągników pojawiło się. Mamy sobie tego klasa. Czerwony. Czerwony i myślę, że głęboka czerń. I szerokie opony z obciążnikami. Nie ma za dużej mocy, bo takiej nie potrzebujemy. 800, dobrze. Kupujemy wstecz i jeszcze obciążnik. Podobnie 1000 kg. Czerwony kup, tak, tak, wstecz, wstecz, wstecz. O, muszę podjechać. Podjedziemy sobie tutaj do John Deere'a i rozładujemy kombajn. Coś tutaj. Dobrze. Enter. I możemy ruszać na pole. I
i zbierzemy słomę. Śmigamy równo. Całkiem wygląda ten klas, ale tak powiem wam szczerze, może i ładnie wygląda, ale mieszane uczucia. Szkoda, że ma biały dach, bo mógłby być czarny. Ale... nie zawsze ma się to, co się chce. Dobrze. Rozkładamy. V. I wciskamy B i powinniśmy zacząć tutaj zbieranie. Dokładnie, pięknie. No, jak widzicie, zostało tutaj zboże i tutaj na końcu i będę musiał jeszcze tu kombajnem podjechać i to po prostu poprawić. Jak widzicie, zbieranie no, powiem, że bardzo ciekawie wygląda ten klas. Pamiętam, jak męczyłem się tutaj z serii Pan na Włościach, jakby to powiedzieć, właśnie ze zbieraniem słomy. Dobra. Jeszcze tutaj sobie sprawdzę. Czy dałoby się jakiś inny ciągnik tutaj sobie sprawdzić? Wydaje mi się, że tak. O. I widzicie, mamy coś ciekawego. Nawet bardzo dobra moc. Czerwony. Czerwony. I ten aksjon dość ciekawie wygląda. I myślę, jeszcze go sprawdzę, jest głęboka czerń. I powiem, że to dużo lepiej wygląda. Nawet powiem szczerze, że ten pulpit
Jednak jest to troszkę większy traktor. I myślę, że to jest właśnie traktor, o który mi chodziło. No i będę mógł sobie tu wrócić. Całkiem wygląda. Żeby tylko tutaj nie zrobić jakiś klopsu. Jeszcze raz zapraszam do subskrypcji kanału, do klikania łapek w górę, do klikania na dzwoneczki. Za wszystkie serdecznie dziękuję i proszę o więcej. Zapraszam Was też na grę w Farmingu 19, na serię PW Conti oraz na wszystkie odcinki z Welcome to Waldbrum oraz na serię Mods for You. Jest to seria poświęcona modom, które wykorzystuję w rozgrywkach na mapie nie tylko Farminga 19, ale również i 22. Dobra. I jak widzicie, wypełniła mi się przyczepka. To jeszcze chwilka na zmianę będzie. Nie będę ustawiał tutaj, bo coś tutaj chyba przestały działać hamulce. Rusza. Wchodzimy do John Deere'a. Start odcinków zawsze godzina 16, codziennie naprzemiennie nowy odcinek. Pamiętajcie też o ustawieniu YouTube'a na wyższą jakość odtwarzania, ponieważ filmy są nagrywane w 4K. Start zawsze godzina 16. Zapraszam do zamieszczania swoich uwag, spostrzeżeń. Za wszystkie serdecznie dziękuję i proszę o więcej. A czemu mi się to nie rozładowuje? Ciekawe. Czyżby się wyłączył kombajn? Wydaje mi się, że nie. No nic, trzeba sprawdzić. H, enter. No, jestem ciekawy. Tutaj chyba kolejny błąd się pojawia. Nie wiem, z czego to wynika. No, ale jest. No, myślę, że dzisiaj zrobimy to jedno pole. A w kolejnych odcinkach ruszymy na następne. Dobra. VB. Tu się troszkę wąsko zrobiło.
Teraz zabierzemy obciążnik, a następnie podczepimy przyczepę. Dobrze. Wsiadamy tutaj do John Deere'a i może mi się w końcu uda dokończyć tutaj te roboty. Jeszcze będziemy mieli tutaj. I mieliśmy chyba, jak dobrze pamiętam, na końcu jeszcze małą mijankę. Dokładnie. I możemy ruszać. Okej, to już mamy. Włączamy. I ruszamy naszym. Proszę bardzo, klasem. Szybko zbierzemy tutaj tę słomę. Niestety kombajn ma chyba podgórkę i myślę, że mu trochę to zajmie zebranie tego pola. Podoba mi się w Farmingu 22 to, że jednak każdego rodzaju wzniesienie powoduje spadek mocy ciągnika i to się naprawdę da wyczuć. No, ładnie. Dobra. Enter. Tabulacja. Dobrze. Ten traktor sprzedamy. Nie będziemy go potrzebować. Myślę, że nie. I może jeszcze tutaj sprawdzę kontrakty. Zobaczymy, jakie mamy tutaj kontrakty do realizacji. Ja myślę, że
W następnym odcinku ruszymy tutaj z kontraktami, z ich realizacją. Dokładnie tak. Ok, sprzedaliśmy i sprawdzimy kontrakty. No, powiem Wam, dość sporo kontraktów, głównie nawożenie i oprysk, całkiem sympatycznie. Aha, czyli mamy tutaj trzy maksymalne kontrakty. Dobrze. O, widzę kolejna mijanka. 60%, prawie 70%. No muszę przyznać, że bardzo ładnie wygląda ten John Deere. Naprawdę, serio. Okej. To teraz jeszcze tu mamy 27%. Dokładnie. I myślę, że będziemy musieli kupić jakiś tutaj rozrzutnik nawozu. Udało mi się tutaj parę modów znaleźć. Zobaczymy, czy któryś tutaj. Tu jest nawet 50. Ciekawy jestem, 4000 razem byłoby 8. Dość spory rozrzut. Tutaj żadnej konfiguracji dodatkowej nie ma. Mamy też Bredala. Czerwony. Jeszcze tutaj Amazona. I to tak naprawdę wszystko, jeżeli chodzi o rozrzutniki nawozów. O, jak widzicie, dość sporo tutaj mała mijaneczka powstała. Ale myślę, że za chwilę będę musiał tu podjechać i zgarnąć zboże. Ale chyba papa smer miał właśnie coś takiego. Rozszerzenie nas, no, dość sporo.
tarcza, kolor. I powiem Wam, że fajnie to wygląda. Całkiem sympatycznie. O, myślę, że możemy coś takiego kupić i będę musiał jeszcze do tego dobrać ciągnik. A co robi ten John Deere? Bo jestem ciekaw. Jak zwykle John Deere kombinuje. Ale nie wiem, czy kombinuje dlatego, że kombinuje, czy dlatego, że ma jakiś znowu problem. Myślę, że raczej ma jakiś kłopot. Niestety będziemy musieli mu troszkę pomóc. I tu gdzieś jeszcze, o właśnie w tym miejscu jest mijanka i tą mijankę będziemy musieli poprawić. Z tyłu światła, z boku. Dobra. B. I ruszmy się z maszyną i zaraz się przekonamy, jaki tu mamy kłopot. Myślę, że tutaj chyba przeszkadzały te tory kolejowe, dlatego pewnie John Deere miał problem w ogóle tutaj chyba zgarnąć to zboże. Okej. No myślę, że i znowu jakiś problem. I muszę to niestety zrobić osobiście. Bardzo fajnie to wygląda. Jeszcze małe przybliżenie. Na razie nie ma tutaj budynków produkcyjnych, no ale te budynki oczywiście powstaną. Na obecną chwilkę myślę, że nie. Ale z czasem jest tutaj miejsce na budynki produkcyjne, więc będzie taka możliwość. Ten header jest tak ciężki, że ma własne tutaj opony.
Ale zbliżamy się tutaj do końca. Rura też jest oświetlona, jak widzicie. Dobrze. Mamy zboże zebrane. I co? Będziemy musieli jeszcze tutaj zebrać słomę. I pole mamy. Już czyste. O, patrzcie, patrzcie. VB. Czyli jednak coś zostało. Jak ja tego nie zauważyłem? No dobrze, teraz to już mamy wszystko. Okej, to zbierzemy teraz jeszcze słomę. Dobrze są te przyczepy, bo w miarę fajnie szybko zbiera się tutaj słomę. No oczywiście są błędy na mapie, widzicie, powoli zacina mi się gra, ale mówię, no jak na razie pole, które musiałem troszkę poprawiać, ale wydaje mi się, że nie jest to aż taki wielki problem. Cyk, 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 zostało coś. No i teraz słomę będziemy mieli na chwilkę zebraną. 616 tysięcy i jeszcze będę musiał kupić kolejny ciągnik, ale wydaje mi się, że to będzie w następnym odcinku. Dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek i zapraszam na kolejny odcinek w grze Farming Simulator 22. Na mapie PW Conti. Przepraszam najmocniej. Welcome to Felsbrum. Felsbrum, zwyczajnie Felsbrum. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam, Shadow R. Cześć.